wojna światowa. Jan Bury stał na czele podkarpackiego PSL-u od 20 lat. Był posłem od 1991 roku z jedną czteroletnią przerwą. W tych wyborach zdobył nieco ponad 5 tysięcy głosów, ale to było za mało, żeby znów wejść do Sejmu. Za kilkanaście dni straci więc immunitet, a to oznacza, że prokuratura będzie mu mogła postawić zarzuty. Zdaniem śledczych, razem z szefem Najwyższej Izby Kontroli miał ustawiać konkursy na kierownicze stanowiska w NIK. W tej sytuacji Jan Bury złożył rezygnację z szefowania podkarpackim PSL. Uzasadnił to dobrem stronnictwa, że dla dobra stronnictwa w tej chwili, jako że nie uzyskał też zaufania w wyborach parlamentarnych, aczkolwiek bardzo mało głosów mu brakło, bo tam chyba 53 głosy, to jest naprawdę niedużo. W tajnym głosowaniu nowym szefem ludowców w regionie został poseł Mieczysław Kasprzak, dotychczasowy wiceprezes podkarpackiego PSL-u i jedyny teraz poseł ludowców w regionie. Dla PSL to nowa sytuacja, bo jest teraz i w opozycji w parlamencie, i w podkarpackim sejmiku wojewódzkim. Dlatego jak zapewnia Kasprzak, zmiany są konieczne, ale nie rewolucyjne. Trzeba słuchać ludzi i wykorzystywać ich doświadczenie i pomysły, dodaje. Będę też oczekiwał podpowiedzi ze strony działaczy, bo ja nie posiadam patentu na wiedzę, nie jestem aż tak mądry, żeby za wszystkich decydować. Mamy ludzi odpowiedzialnych, mamy struktury samorządowe, to jest też ogromna grupa ludzi, ich dorobek i doświadczenie trzeba wykorzystać i myślę, że zrobimy coś dobrego dla Podkarpacia w ten sposób. Nowy szef ludowców zapowiada, że podkarpackie PSL niebawem zacznie swoją kampanię wyborczą przed zjazdem wojewódzkim planowanym na lato przyszłego roku. To właśnie wtedy wybrane zostaną nowe władze PSL-u w regionie. Już w tę sobotę zbiera się Rada Naczelna PSL, która prawdopodobnie zmieni szefa całej partii, bo Janusz Piechociński także nie zdobył poselskiego mandatu. PSL-u w wyborach samorządowych.